Modlitwa przed Najświętszym Sakramentem. O miłości zawsze gorejąca, zawsze żarliwa, ogniu Boży, który nigdy nie gaśniesz, Jezu miłosierny, ukryty w hostii świętej, zapal wszystkie siły mojej duszy czystym płomieniem Twojej miłości. Pozwól mi odczuć jej ożywczy ogień, całą jego słodycz oraz wszystkie radości i zachwycenia, którymi napełnia wybrane dusze. Gdy widzę Cię w tak pokornej postaci, pragnę się wyniszczyć w mym nicestwie. U Twoich najświętszych stóp chciałbym wyrzucić wszystko z mego serca, by je całkiem Tobą napełnić. Dozwól, Chryste, abym ukochał Cię nad wszystkie rzeczy stworzone, aż do ostatniego tchu, i żebym kochał Cię w całej mojej wieczności. Amen.
Jezu cichy i pokornego serca, uczyń serca nasze według serca Twego. Módlmy się, Wszechmogący Wieczny Boże, wejrzyj na serce najmilszego Syna swego i na chwałę i zadośćuczynienie, jakie w imieniu grzeszników Ci składa. Daj się przebłagać tym, którzy żebrzą Twego miłosierdzia i racz udzielić przebaczenia w imię tegoż Syna swego Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Do serca Twojego uciekamy się, Jezu Boski Zbawicielu. Naszymi grzechami racz się nie zrażać, o Panie Święty, ale od wszelakich złych czynów racz nas zawsze zachować, Boże łaskawy i najlitości. Pośredniku Boski, jedyna ocieczko nasza, w sercu Twoim racz nas obmyć, do serca Twojego racz nas przytulić, w Twym sercu na wieki racz nas zachować. O Jezu, o Jezu dobry, Zbawicielu słodki, pośredniku Boski, jedyna ocieczko nasza. Uczczenie serca Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Serce Jezusa w Najświętszym Sakramencie, słodki towarzyszu naszego wygnania, najgłębszą cześć Ci oddaję. Eucharystyczne serce Jezusa, samotne, upokorzone i opuszczone, którym gardzą i które poniżają, najgłębszą cześć Ci oddaję. Serce zapomniane przez ludzi, lecz pałające miłością do naszych serc, najgłębszą cześć Ci oddaję. Serce pragnące miłości, tak cierpliwie nas oczekujące, najgłębszą cześć Ci oddaję. Serce, źródło niewyczerpanych łask, pragnące, byśmy u Ciebie szukali ratunku, najgłębszą cześć Ci oddaję. Serce cierpiące w milczeniu, które pragniesz rozmawiać z duszami, najgłębszą cześć Ci oddaję. Serce, twierdzą życia wewnętrznego, które uczysz nas tajemnicy zjednoczenia z Bogiem, najgłębszą cześć Ci oddaję. Serce zawsze obecne w Najświętszym Sakramencie, eucharystyczne serce Jezusa, miej litość nad nami. Panie Jezu, Baranku ofiarny, pragnę Cię pocieszać, łączę się z Tobą i ofiaruję siebie samego. Z pokorą chylę głowę, chcę o sobie zapomnieć, by wciąż myśleć o Tobie.
z miłości do Ciebie pragnę doznawać zapomnienia i wzgardy. Chcę, byś jedynie Ty mnie rozumiał i kochał. Chcę milczeć, by wsłuchiwać się w Twój głos, zaprzeć się siebie, by w Tobie się pogrążyć. Spraw, bym w ten sposób ugasił Twoje pragnienie mego zbawienia i uświęcenia. Spraw, bym sam oczyszczony okazał Ci czystą i prawdziwą miłość. Nie chcę już dłużej wystawiać na próbę Twojej cierpliwości. Weź mnie, oddaję się cały. Poświęcam Ci wszystkie uczynki, mój rozum, byś go oświecił, serce, byś je prowadził, wolę, byś ją zahartował, duszę i ciało, byś je ożywił, całą moją nędzę, byś przyszedł mi z pomocą. Eucharystyczne serce Jezusa, którego krew jest życiem mej duszy, niech żyję już nie ja, ale Ty sam żyj we mnie. Amen. Drogocenne ofiarowanie. O mój Jezu, najmiłościwszy i najsłodszy Zbawicielu, pozwól mi ofiarować Tobie, a przez Ciebie, Ojcu Przedwiecznemu, najdroższą krew i wodę, które wypłynęły z rany zadanej Twemu boskiemu sercu na drzewie krzyża. Racz uczynić uczestnikami tej najdroższej krwi i wody wszystkich ludzi, a zwłaszcza zatwardziałych grzeszników oraz moją duszę. Oczyść, odnów, zbaw nas mocą Twoich zasług. W końcu pozwól nam, o Jezu,
schronić się w Twoim boskim sercu, tak nas miłującym i w Nim przebywać na wieki. Amen. Akt ofiarowania. O słodki Jezu, jedyna miłości mego serca, słodkie udręczenie duszy, upragnione katusze zmysłów i ciała. Błagam Cię o łaskę, abym żyła i umarła jako dusza ofiarna Twego najświętszego serca, poprzez niechęć do wszystkiego, co nie jest Tobą, jako dusza ofiarna Twej najświętszej duszy, przez cierpliwe znoszenie wszelkiej wewnętrznej trwogi, jako dusza ofiarna Twego ciała, przez nienawiść do grzesznej natury i wyrzeczenie się tego, co mogłoby dogadzać memu ciału. Moja najlepsza Matko, Święta Dziewico Maryjo, powierzam się Tobie całkowicie. Oddaj mnie sercu Twojego boskiego Syna. Najsłodszy Jezu, biedna, mała nicość mojej duszy, oddaję się Twemu godnemu uwielbienia i przebitemu na Kalwarii sercu. Poświęcę się Mu z radością, całkowicie, bezwarunkowo i nieodwołalnie. O dobry Mistrzu, przyjmij mnie całą oraz bez zastrzeżeń z rąk Twojej niepokalanej Matki. Przyjmij mnie z Twoich własnych rąk, aby ten dar był miły Tobie i w pełni odzwierciedlał Twoją chwałę. Panie Jezu, dawaj mi siebie, a ja na zawsze niech pozostanę małą duszą ofiarną, własnością Twego zranionego serca. Niech ten całkowity dar, który składam Ci dzisiaj z mojej osoby i z tego, co do mnie należy, obejmie wszystko w obecnym czasie oraz w wieczności i nigdy nie zostanie cofnięty. Proszę, ześlij na mnie tę łaskę, bo bez Twojej pomocy nic nie mogę. Święta Małgorzato Mario, Ty modliłaś się do naszego Zbawiciela. Wszystko, czego Ty chcesz i kiedy chcesz, wszystko dla Ciebie, nic dla mnie, wszystko od Ciebie, nic ode mnie. Błagam, bym za Twoim wstawiennictwem stała się bardziej godna, by przynależeć do Jezusa. Amen. Oh!
Rozdział 14. Uwagi pomocne do reformy życia. Ojciec Ignacy pisze: jeżeli odprawiającym ćwiczenia brak sposobności lub bardzo ochoczej woli do dokonywania wyboru rzeczy podpadającej pod wybór zmienny, wtedy jest rzeczą wielce pożyteczną, aby zamiast wyboru dać im sposób i metodę poprawy i reformy własnego życia i stanu każdego z nich. A mianowicie stawić im przed oczy, że ich życie i stan są dla chwały i czci Boga, Pana naszego, i dla zbawienia ich własnej duszy. Reforma życia owocem nawrócenia. Przemiana dokonująca się w sercu pod wpływem kontemplacji życia i nauki Jezusa winna wyrazić się u odprawiającego rekolekcję w jakiejś konkretnej zewnętrznej decyzji, niezależnie od stanu, w jakim on żyje. Jeżeli odprawiający rekolekcję nie decyduje się na ponowne dokonywanie wyboru rzeczy podpadającej pod wybór zmienny, to święty Ignacy zaprasza go do dokonania tak zwanej reformy życia. Naczelną zasadą reformy życia, podobnie jak dokonywania wyboru, jest ostateczny cel człowieka. Samo stworzenie człowieka, jego ziemskie życie, wybrany stan, to wszystko jest dla chwały i czci Boga oraz dla zbawienia własnej duszy. Święty Ignacy mówi: aby do tego celu dojść i osiągnąć go, winien taki człowiek wielce zastanawiać się i jakby przeżuwać przy pomocy ćwiczeń i wyżej objaśnionych sposobów dokonywania wyboru, a mianowicie jaki wielki dom i ile służby ma mieć, jak powinien nią kierować i rządzić, jak winien ją uczyć słowem i przykładem. Odprawiający rekolekcje dokonuje reformy swojego życia w czasie ich odprawiania. Przy czym święty Ignacy zachęca go, aby podejmował decyzje odnoszące się do wyboru bez pośpiechu i z największą rozwagą. Winien wielce zastanawiać się, zanim podejmie jakąkolwiek decyzję. Autentyczna reforma życia nie powinna być motywowana odruchem niezadowolenia z siebie, ale pragnieniem uporządkowania swego życia, by było zgodne z wolą Boga. Święty Ignacy podpowiada, że w tym celu można wykorzystać rozważane uprzednio sposoby dokonywania wyboru. Podane przez ojca Ignacego przykłady, czego może dotyczyć wybór, są oczywiście uwarunkowane czasami, w których on żył
Dziś rejestr zagadnień i problemów, które mogą podlegać reformie życia, będzie nosił znamię naszych czasów. Dysponowanie dobrami materialnymi, codzienna modlitwa, pomoc ofiarowana bliźnim, zwłaszcza ubogim, relacje z innymi, tempo codziennego życia, zaangażowanie w pracę, te i tym podobne sprawy mogą stać się przedmiotem reformy życia. Reforma posiadania materialnego i zarządzania dobrami materialnymi. Święty Ignacy zwraca szczególną uwagę na reformę posiadania materialnego. Podobnie, jeśli chodzi o majętność, jaką jej część zatrzymać dla swojej rodziny i domu, a jaką przeznaczyć dla ubogich i na inne pobożne cele. Oczywiście takie pytania może sobie stawiać tylko człowiek bogaty, którego posiadanie materialne przekracza znacznie zakres jego potrzeb i potrzeb jego rodziny. Nie znaczy to jednak, że problem ewangelicznego ubóstwa nie dotyka także ludzi żyjących pod względem materialnym nawet bardzo skromnie. Peter van Bremen, znany rekolekcjonista, zauważa: wprawdzie tyran dobrobytu trzyma nas wszystkich mocno w szponach, ale jednak biedacy są jego największymi ofiarami. Reklama telewizyjna i nacisk przemysłu odnoszą dużo większy skutek w środowisku ludzi biednych niż ludzi bogatych. Ludzie bogaci, na podstawie własnych przeżyć, dobrze wiedzą, że każdy dzień nie może być usłany różami. Człowiek biedny natomiast marzy o większej ilości pieniędzy, by mieć większy dostęp do przyjemności, w nadziei, że one przyniosą mu więcej szczęścia. Zaakceptować w pogodny sposób skromniejsze warunki materialne oraz nieustanną potrzebę pracy na utrzymanie rodziny i własne przychodzi nam nieraz tak samo trudno, jak człowiekowi bogatemu zrezygnować ze swojego bogactwa, poczucia bezpieczeństwa oraz przyjemności związanych z nimi. Naśladowanie Jezusa ubogiego jest trudne dla każdego człowieka, ponieważ domaga się ono rezygnacji z materialnego zabezpieczania się. Wymaga codziennego powierzania się Bogu i zaufania tylko Jemu. Istotą ubóstwa jest nie tylko brak obfitości dóbr materialnych, ale przede wszystkim nieustanne powierzanie się Jego boskiej opatrzności. Ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Panie Jezu Chryste, Synu Boga Żywego, Ty z woli Ojca, ze współdziałaniem Ducha Świętego, przez swoją śmierć dałeś życie światu. Wybaw mnie przez najświętsze ciało i krew Twoją od wszystkich nieprawości moich i od wszelkiego zła. Spraw także, abym zawsze zachowywał Twoje przykazania i nie dozwól mi nigdy odłączyć się od Ciebie. Thank you.
wielbię Ciebie, skarbie moich ziemskich dni. W Tobie zbawco mój ukryty, w Tobie blask wieczysty lśni. Ponad wszystko ukochana, kostka święta, źródło łask, na kark chlebem krwią umocni, spowij mnie w swój boski blask. Ponad wszystko ukochana, kostka święta, źródło łask, na kark chlebem. Wezwania do serca Jezusa. Wraz ze świętą Małgorzatą Marią wpatrujmy się w Boże serce i uczcijmy je, prosząc jednocześnie o głęboką przemianę naszego serca. Serce mojego Jezusa, zbawiaj mnie. Serce mojego Stwórcy, prowadź mnie do doskonałości. Serce mojego Zbawiciela, uwalniaj mnie od grzechu i zła wszelkiego. Serce mojego Sędziego, przebaczaj mi. Serce mojego Ojca, kieruj moim życiem. Serce mojego Mistrza, pouczaj mnie. Serce mojego Pasterza, ochraniaj mnie. Serce mojego Przyjaciela, daj mi poznać swoją miłość. Serce Dzieciątka Jezus, przyciągnij mnie do siebie. Serce Jezusa umierającego na krzyżu, wybaw mnie. Serce mojego brata, pozostań zawsze ze mną. Serce pełne dobroci, przebacz mi. Serce pełne Bożych wspaniałości, rozjaśnij moje serce. Serce pełne duchowej słodyczy, wlej ją w moje serce. Serce pełne miłości, ożywiaj moje czyny. Serce pełne miłosierdzia, otaczaj mnie swoją opieką. Serce pełne pokory, zechciej wejść do mojego serca. Serce pełne cierpliwości,
nie zrażaj się do mnie. Serce pełne wierności, zaradź mojej niewierności. Serce pełne pokoju, napełnij mnie pogodą ducha. Serce pełne upragnionej miłości, rozpal mnie miłością do Ciebie. Serce pełne prawdziwego dobra, napełnij mnie szlachetnymi pragnieniami. Serce pełne drogocennego balsamu zbawienia, zachowaj moje życie. Serce pełne świętości, prowadź mnie drogą do nieba. Serce dające lekarstwo na nasze choroby, proszę o zdrowie duszy i ciała. Serce Jezusa, pociecho strapionych, bądź moją pociechą. Serce gorejące miłością, przemieniaj mnie tym ogniem. Serce Jezusa, wzorze doskonałości, świeć coraz jaśniej na drodze mojego życia. Serce Boże, źródło wszelkiego szczęścia, niech Twa łaska mnie umacnia na drodze do nieba. Módlmy się. Wszechmogący Boże, ześlij na nas Ducha, którym w szczególny sposób obdarzyłeś świętą Małgorzatę Marię, abyśmy poznali przekraczającą wszelką wiedzę miłość Chrystusa i mieli udział w pełni życia Bożego przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Jesteś Bogiem z nami.